kartka albo po prostu brakuje zawodnika już do powrotu, a teraz stały fragment, uwaga Ekpaj! Ależ gol dla mistrzów Czech. To jest któryś błąd Legii Warszawa. Po pierwsze, no kompletnie niepotrzebne zachowanie Mladenowicza w bocznym sektorze. Kartka, stały fragment gry dla rywala, a potem już po raz kolejny problemy tutaj z właściwym ustawieniem się do krycia. Fatalnie. Czy się ta pierwsza połowa, te sytuacje, te momenty złe. Oczywiście tutaj strzał nieprawdopodobny, nie zdążył tutaj, nie wiem, to widzimy, że Josue, no to też powinien tutaj zrobić wszystko, żeby tutaj wchodzić ślizgiem. No. Nie ma nikogo na 14-15 metrze, nikt nie wyskakuje do zawodnika, ale też jak zobaczymy reakcję Josue, on tutaj, to jest tylko jedna bramka tego, żeby była dogrywka, żeby jeszcze Legia wróciła do gry, no czekamy, że to może się za chwilę stać, ten gol, może się uda. Teraz Lopez na polu karnym, Pekard, Lukinias i szansa! Gol! 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 Jest 1-1! Emreli! Emreli tutaj powoduje euforię przy Łazienkowskiej. Mamy remis w 59 minucie, ależ ta piłka była dobrze zagrana, idealnie podcięta i potem jednak ta liczba piłkarzy Legii w polu karnym to zaabsorbowanie defensywy. Gdzieś ten podział u zawodników Legii, on był tutaj myślę kluczowy. Zobaczmy, skupieni. Takie dwa, trzy tempa, to było drugie albo trzecie tempo. Widzimy Lopez świetnie dośrodkował. Ja już w głowie miałem jakiś taki czarny scenariusz, pewnie dlatego, że widać było, co się dzieje na boisku, że Legia nie uderza, Legia nie stwarza sytuacji. Natomiast tutaj w takiej może sytuacji, no mówiliśmy, że może coś się zacznie dziać i teraz trzeba na pewno rozsądku, teraz trzeba na pewno poukładać odpowiednio. Mladenowicz, ale gol! Jest bramka! Jest! Czy tam dotykał piłki Emreli, bo on tutaj ruszył w kierunku kibiców. 2-1 dla Legii w 70 minucie. Co tutaj się wydarzyło? Nieprawdopodobne, przeciwnik stanął. Wydaje mi się, że od... jakby odcięli prąd piłkarzom Slawii, oni naprawdę te 2-3 minuty, to już nie było takiego wyjścia, to było czekanie, zobaczmy. Mladenowicz i głową tutaj chyba trącił jeszcze piłkę. Oczywiście, to by nie wpadło, brawa tutaj dla Emreliego, drugi gol, to będzie jego mecz, oby tak było. Czwarty i piąty gol w kwalifikacjach europejskich pucharów. Koniec! Mistrzowie Polski zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. Pamiętamy, to po raz ostatni wydarzyło się w sezonie 2015-2016. Rok później Champions League. Wtedy potem z trzeciego miejsca awans.